Cześć, witam wszystkich w kolejnej odsłonie Zapytaj Trenera i czytam od razu pierwsze pytanie. Napisał do mnie kolega: witam, pomimo iż właściwie nie ćwiczę od około 4 lat, natomiast pamiętam, że miewałem oraz nadal znajomi ćwiczący miewają takie momenty, dni, w których w trakcie treningu owszem czują spięcie ciała, pompę i kilka godzin po treningu, a nawet do kolejnego dnia treningowego. Natomiast gdy przychodzi kolejny trening, to już po jednej i dwóch seriach nagle następuje rozluźnienie mięśni i czują jakby katabolizm i cały trening już jakby nie wchodził. W czym może być istota sprawy? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. Tak naprawdę na coś takiego ma wiele czynników wpływ. Po pierwsze dieta, po drugie to, jak wyglądał poprzedni trening, po trzecie to, czy się dobrze wyspaliśmy w trakcie wypoczynku nocnego, jak wygląda ogólnie nasze życie, bo chodzi mi tutaj przede wszystkim o stres i o naszą aktywność fizyczną związaną z takimi jakby czynnościami dnia codziennego. Są dni, wiadomo, że czujemy się pełni energii, wchodzimy na siłownię i mówimy: kurczę, to jest to, robimy pierwszą, drugą serię, pompuje nas dobrze, krew krąży, kończymy trening, jesteśmy dalej spuchnięci, czujemy się fantastycznie i myślimy, że tak będzie na następnym treningu. A niestety tak nie jest. Mówię, na coś takiego ma wpływ to, w jaki sposób się odżywiamy, jak zjedliśmy dnia poprzedniego, czy tego dnia rano przed treningiem, jak wyglądały te posiłki, jak się wyspaliśmy, jak właśnie reagujemy na stres i różnego rodzaju takie rzeczy, które no, wydarzają się w ciągu dnia. Także tutaj głównie wpływ ma to, co się dzieje dookoła nas i to, w jaki sposób my żyjemy. Następne pytanie zadał mi Adam. Witam, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że chciałbym zostać anonimowy. Dobrze, drogi Adamie. Wzrost 175, wiek 17 lat, waga 62. Trenuję sztuki walki, poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, wtedy mam treningi. Zamierzam pójść na siłownię w sobotę i w niedzielę. Mój cel to nabranie samej masy mięśniowej, tak do 70-72 kg. Czy odpowiednie będzie zażywanie suplementacji kreatyna jabłczan od Treka? Jakie dawki powinienem stosować, jeśli trenuję codziennie? Proszę o odpowiedź i pozdrawiam. Drogi Adamie, tutaj przede wszystkim musimy sobie zadać pytanie, czy twoje odżywianie jest dobrze zbilansowane, czy ta dieta jest tak dobrana pod twój wysiłek, pod twój wiek i pod to, co robisz, bo nie ukrywam, że no waga 62 kg, fakt, że nie jesteś osobą wysoką, no jest dość niską wagą, tak jak tutaj nawet sam zauważasz, że chciałbyś jednak nabrać trochę tej masy mięśniowej. I zażywanie kreatyny ma sens tylko wtedy, kiedy dobrze zbilansowana jest dieta i przede wszystkim należy się skupić właśnie na odpowiednim doborze składników odżywczych, czyli białka, węglowodanów i tłuszczy. Bo mówię, tutaj cały szkopuł tkwi w tym, że możemy jeść naprawdę całą tonę suplementów i to z górnej półki najlepszych, najdroższych. Jeżeli dieta będzie kulała, to efektów tych suplementów nie będzie. I w większości przypadków właśnie osób, które są, które krytykują właśnie działanie suplementów, jest to, że niedobrze zbilansowana jest ta ich dieta, czyli nie dostarczają odpowiednich makroskładników do swojego organizmu. Także tutaj w pierwszej kolejności należałoby się skupić na diecie, a potem na suplementacji. Pooglądaj sobie wcześniejsze odcinki Zapytaj Trenera, tam szczegółowo opowiadam, zwłaszcza w odcinku numer 1 i 2, jak powinna wyglądać taka dobrze zbilansowana dieta, jakich produktów należy używać, co włączyć do tej diety. A jeśli mówimy tutaj o kreatynie, o jabłczanie, to jak najbardziej tak, jest to bardzo dobra forma kreatyny. Ja jestem osobiście zwolennikiem przyjmowania kreatyny tylko w okresie okołotreningowym, czyli przed i po treningu i tylko w dni treningowe. Też opowiadałem o tym w którymś z odcinków, dlaczego akurat tak. Kolejne pytanie, słuchajcie, przeczytam od Roberta. Mam naprawdę bardzo dużo jest tych waszych pytań i ciężko czasami jest tutaj się ogarnąć, żeby odpowiedzieć. Robert, witam panie Michale. Piszę w ważnej dla mnie sprawie, bo wiem, że
ktoś z Pana wiedzą jest mi w stanie powiedzieć co nieco. Dziękuję bardzo. A więc osoba bliska memu sercu ma pewne schorzenie, zatopowe zapalenie skóry, przez co wiele produktów z mąki pszennej, owoców pestkowych, jaj, bananów i tym podobnych. Pełna lista jest długa. Nie wiem, jak jej pomóc, aby mogła przytyć do tych 50 paru kilogramów, które tak jej potrzeba w sensie odpowiedniej masy ciała. Jest szczupła bardzo przy wadze 45 kg i wzroście 1,73 m. Wiem, że siłownia i różne ćwiczenia pomogłyby jej przeniesieniu tłuszczu na mięsień, przez co miałaby więcej kilo i silniejszą sylwetkę. Jak pomóc osobie, która ma tak niewygodną dietę? Ani ryżu, ani marchewek, ani ziemniaków, orzechów, mleka, anyżu, wieprzowiny. Lista jest bardzo długa. Robert, ostatnio właśnie bardzo często spotykam się z osobami, które piszą do mnie z różnymi schorzeniami i z różnymi alergiami pokarmowymi. I tutaj moja odpowiedź jest tak naprawdę bardzo prosta. Należy sporządzić sobie listę pokarmów, które nie uczulają, które nie powodują niechcianych efektów skórnych czy jakichś schorzeń jelitowych, uczuleń. I z tych produktów podzielić te produkty na produkty węglowodanowe, białkowe i tłuszczowe, czyli takie, które dostarczają stricte w diecie białka, węglowodanów i tłuszczy. Ustawić sobie ten bilans kaloryczny, w tym przypadku musiałby być na delikatnym plusie, mówię tutaj o 200-300 kaloriach nadwyżki w stosunku do zapotrzebowania Twojej partnerki. Rozłożenie to na 4-5 zbilansowanych posiłków i wtedy wybieramy sobie po prostu z tej listy. Wiemy na przykład, że każdy posiłek to powiedzmy 20 gram białka, 40 gram węglowodanów i 5-10 gram tłuszczy i tak to komponujemy, po prostu wybierając produkty tylko i wyłącznie z tej listy, które nie powodują jakichś niechcianych właśnie efektów ubocznych. I ja myślę, że wiadomo, że jest to na pewno bardzo dużym dyskomfortem, ale można wszystko zrobić, tylko trzeba wiedzieć, jak się do tego zabrać. Mam nadzieję, że troszkę Ci to wyjaśniłem i będzie łatwiej Wam dojść do takiej dobrze zbilansowanej diety i do tego, w jaki sposób Twoja partnerka mogłaby się odżywiać. Następne pytanie mam od Dominika. Dominik zadał mi takie pytanie. Witam Panie Michale, niedawno zacząłem przygodę z kulturystyką. Mam pytanie, jak najlepiej chronić stawy? Dominik, nie wiem, czy chodzi Ci o suplementy, które bezpośrednio wpływają na sprawność naszych stawów, czy po prostu w jaki sposób chronić stawy podczas treningu. Jeżeli chodzi tutaj o aspekt suplementów, to no na pewno fajnie by było zażywać jakieś takie kompletne zestawy poprawiające właśnie smarowanie naszych stawów, uelastycznianie ścięgien, przyczepów. Moglibyśmy tutaj skorzystać na przykład z Joint X-Packa, który jest kompletnym suplementem i ma w swoim składzie kilka kapsułek o różnym działaniu, różnym zastosowaniu. Jest to zapakowane w jedną saszetkę. Wystarczy ją po prostu rozerwać i spożyć komplet tych tabletek i mamy wtedy pewność, że wszystko to, co jest potrzebne właśnie do ochrony naszych stawów, do właściwego funkcjonowania tej mechaniki ruchu, jest spożyte. Jeśli chodzi natomiast o aspekty takie na przykład na treningach czy tego rodzaju sprawach, to ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak nie odsłaniać naszych stawów barkowych, łokciowych, kolanowych, żeby trenować raczej w takich obciślakach albo po prostu w bluzach z długim rękawem, w dresach. Wiadomo, nie jak jest za oknem 40 stopni, ale kiedy jest troszkę chłodniej, to właśnie należy zakładać takie rzeczy i należy też pamiętać właśnie o jednej bardzo ważnej sprawie a propos tego 40 stopni, co powiedziałem przed chwilą za oknem. W bardzo wielu siłowniach zdarza się tak, że osoby, które trenują, przychodzą tam wiadomo no w krótkich spodenkach, w krótkich rękawkach czy w koszulkach na ramionczkach, wpadają na genialny pomysł, żeby robić przeciągi na siłowniach. Słuchajcie, to jest po prostu morderstwo, zabójstwo dla naszych stawów, a także dla nas samych. Przewijanie stawów barkowych to jest jedno z takich w moim odczuciu groźniejszych powikłań z tego względu, że staw barkowy bierze udział w praktycznie każdym ćwiczeniu, czy na biceps, czy na plecy, czy przy zwykłym nalewaniu wody z czajnika do szklanki. Także naprawdę chrońmy nasze stawy, dbajmy o to,
bo coś popsuć jest łatwo, ale później naprawić jest bardzo, bardzo ciężko. Także tutaj na Dominika pytanie mam nadzieję, że odpowiedziałem w sposób wystarczający. Tutaj następne pytanie mamy od Mateusza. I Mateusz, o, dosyć długi. Witam serdecznie, mam 19 lat, wzrost 185 cm, waga 95. Jakoś od miesiąca zacząłem ćwiczyć, aby zgubić parę kilogramów. Mam zwykłą ławeczkę z wyciągiem, modlitewnikiem, chcę dokupić jeszcze worek. Czy mógłby mi Pan ułożyć lub zmienić moją internetową dietę? Zobaczymy, co to jest za dieta. Otwieram, słuchajcie, załącznik, sekundkę. A tutaj jest tak. Dzień pierwszy, śniadanie. Dwie kromki chleba, dwa plasterki chudej wędliny, pomidor z kilkoma listkami bazylii. Lunch, kromka chleba, chudy twarożek, pomidor lub ogórek. Obiad, 10 deko fileta z kurczaka, łyżka oliwy, 7 łyżek miodu, 10 deko twarogu, 2 łyżki wody mineralnej, 2 łyżki szczypiorku. I to jest dieta, kolacja nie później niż o 19.30, sałata z warzywami i chudą szynką z indyka. No cóż, drogi kolego Mateuszu, muszę Cię zmartwić, że no nie jest to zbytnio dobra dieta, z racji po pierwsze zbyt małej ilości węglowodanów w tej diecie. Wiadomo, że napisałeś tutaj, że chciałbyś zgubić parę kilogramów, ale musimy wiedzieć o jednej rzeczy. Nasz organizm zachowuje się w ten sposób. Kiedy wie, że będzie dostawał odpowiednią ilość makroskładników w diecie, bądź zbliżoną do jego zapotrzebowania, nie będzie odkładał tkanki tłuszczowej, tylko będzie mógł zużywać to, co ma zgromadzone, czyli będzie mógł korzystać z zapasowego tłuszczu. W momencie, kiedy my będziemy za bardzo się głodzili, albo tych makroskładników w diecie będzie bardzo mało i organizm będzie cały czas taki niepewny, kiedy dostanie, czy dostanie, w tym momencie wszystko, co my będziemy spożywali, będzie odkładał w tkankę tłuszczową, bo będzie się bał, że znowu nie dostanie. Więc on jest takim trochę mądrym mechanizmem i trzeba to uwzględnić podczas układania diety. Moją propozycją jest kolejny raz tutaj odniesienie się do odcinku numer 1 i numer 2 z cyklu Zapytaj Trenera, bo tam opowiadam w szczegółowy sposób właśnie, jak komponować tą dietę i w jaki sposób ją dobierać. Generalnie większość pytań Waszych o dietę się powiela, dlatego chciałbym, żebyście naprawdę, zanim zadacie jakiekolwiek pytanie, przejrzeli kilka tych odcinków, bo w nich naprawdę bardzo często powtarzają się te same pytania i ja dalej w ten sam sposób odpowiadam. Także czasami warto sobie przejrzeć i gdyby tam nie było odpowiedzi konkretnie na Wasze pytanie, wtedy do mnie napisać. I teraz jeszcze a propos suplementu, który sobie kolega Mateusz kupił. Kupił sobie ThermoShred 180 tabletek spalacz tłuszczu i nie wie, czy jest dobry, czy lepiej zainwestować w coś innego. Mateusz, musisz wiedzieć, że branie suplementów przyspieszających utratę tkanki tłuszczowej, czyli pomagających spalić zapasowy tłuszcz, ma sens tylko wtedy, kiedy następuje lekki zastój, kiedy nasz organizm w sposób naturalny nie radzi sobie już ze spalaniem tej tkanki. Czyli pierwszym etapem powinno być tak: zbilansowanie odpowiedniej diety, dobranie makroskładników, dokładanie treningu cardio do tego wszystkiego. Kiedy dojdziemy już do opcji, powiedzmy, że kręcimy cardio codziennie po godzinie, wtedy można się zastanowić nad jakimś spalaczem tłuszczu, ale też na początku zacząłbym od rzeczy delikatniejszych, bazujących na przykład na L-karnitynie i zielonej herbacie. I dopiero później, znowu, kiedy te efekty delikatnie ustaną, przerzuciłbym się na coś mocniejszego. Także słuchajcie, wszystko musi być z głową. Zawsze powtarzam, jeżeli przez kilka lat obżeraliśmy się, w cudzysłowie, jakimiś śmieciami i ta tkanka tłuszczowa gromadziła się przez ile lat, przez ileś tam lat, nie oczekujmy, że spalimy ją w tydzień czy w miesiąc, bo takie rzeczy niestety tylko w erze. Także słuchajcie, zachęcam do oglądania odcinków Zapytaj Trenera. Mam nadzieję, że udzielamy razem z moimi kolegami w nich odpowiedzi na Wasze pytania, nurtujące Was rzeczy. I zadawajcie kolejne pytania. Do zobaczenia w następnej odsłonie. Trzymajcie się.